Witajcie, po dłuższej przerwie, mamy nowy rok, nowa hulajka i tak jak w ostatnim filmie mówiłem, wpadł mi pomysł, przez to, że dużo jeżdżę wieczorem albo w nocy, zmodyfikujemy sobie troszeczkę światła w tej hulajnodze. Dowalimy LEDa, takiego LED bara z samochodu ciężarowego, terenowego. Tak zrobiłem. Proszę bardzo, na dodatek dwa, wtedy było jakieś 150 lumenów, na chwilę obecną są dwa po 9000, czyli jakieś 18000 lumenów, w tej chwili jestem przy celnym, a tam jest gęsty i ciemny las, to będzie taki mały teścik, mam zamiar pojechać na ciemny kąt i z ciemnego kąta prostą drogą pojechać. Tam jest chyba ulica Przyszowska, przeciągnąć przez nią aż na Jelnię i wyskoczyć gdzieś w okolicach osiedla Hutnik. Nie wiem, czy coś będzie widać, na pewno będzie lepiej w porównaniu ze starymi światłami. To musi coś świecić. Piękne nie jest. Ja już się zapinam, bo szkoda prądu w baterii i lecimy w tą ciemną otchłań. Statyw do plecaka. Jakby kogoś interesowało, co taki gość może mieć w plecaku po takiej nocy. No co, herbatka ciepła, zestaw kluczy, jeszcze taki zestaw kluczy, nożyk, akumulatorek do lamp, drugi na wszelki wypadek, no i podstawa powerbank. Pakujemy się i jedziemy przed siebie. Rękawiczki, mam nadzieję, że jakiś wilk mnie nie złapie. Jakieś 120 watów na sztukę. Wow. No, świecą. Wow, jak w samochodzie. Dobra, kamera jest prosta, jest. O kurczę, ale to daje. Mega. Teraz to ja coś widzę. A nie to, co było w Kłyżowie. Ciupanie wzrokiem po ciemnym lesie. Wow. Dobra, lecimy. Z tego co pamiętam, to powinienem skręcić tutaj w lewo. Dobra, zobaczmy, gdzie my jesteśmy. Zobaczmy, gdzie jesteśmy na telefonie oczywiście. Cisza jak makiem zasiał. Aha. To musimy pojechać teraz tak. Tu, gdzie ten ciemny kąt? Już nie pojedziemy na ciemny kąt, tylko pojedziemy sobie tutaj do ulicy Przyszowskiej. Czyli muszę pojechać prosto tu, gdzie stoję i od razu przy jakiejś polance w lewo. Dobra. No i jesteśmy. Tak jak mówiłem, ulica Przyszowska, tu się kończy Stalowa Wola. Ja sobie jeszcze tutaj
Zobaczę, czy telefon działa i czy ładnie nawiguje. Tą stronę tutaj to macie ogrodzenie IKEA, więc trzeba pojechać tak jak tu patrząc, no to muszę wjechać, objechać to od tutaj drogą pożarową, czyli ta droga, ta prosta na SOS-ką, a może pojedziemy zobaczyć, jak to wygląda. Cofnę się później, pojadę sobie tędy i koło jelni wyskoczymy i tam zrobimy zdjęcie. To na chwilę obecną lecimy sobie prosto, o tam. I pojedziemy w prawo na SOS-ką i wrócimy się na pożarową drogę numer 6. No i tyle. Znacie te górki, nie? Jeździło się tu rowerami. Tu jest jedna górka. Tu jest trochę spokojniejsza, łagodniejsza. Autem wjechał. Hulajnogą też bez problemu. A tu jest taka trzecia. Pamiętam, że była bardzo stroma. Ale jest tam taka ściana. Dobra. To wracamy. Tu nie ma co szukać. Widzicie, jaką to ma moc? Jak dam gazu, to się nie będzie prosić. To po prostu ucieka spod nóg. Trzeba się trzymać kierownicy mocno, żeby wam nie odjechało. Dobra, to jest koniec tej SOS-kiej. Zobaczymy, czy telefon jeszcze hula. Ale jest brudno. Dobra, jesteśmy tutaj. Pojedziemy z tą drogą pożarową do końca. Do końca, tak? Prawie do końca. Tu w lewo. Nie wiem, gdzie to jest, ale to jest dobry odcinek. To jest odcinek prawie tyle, co... No może nie prawie tyle, ale... I ty... Połowę SOS-kiej. Tam na wprost, przed nami. A potem... Tu jest jakiś punkt charakterystyczny, jakaś taka polana, o. Na gogle jest samochód. I w lewo. Dobra. No i jesteśmy na chodniku. Dobra pora na herbatkę. Około zera. Także warto mieć ze sobą, bo nie wiadomo, kiedy się wywalicie. Wasze zdrowie.